Za nami kolejna, już czwarta edycja chyba najbardziej kolorowej i radosnej imprezy organizowanej w Ostrzeszowie. Tak można bowiem najkrócej opisać doroczny zlot ostrzeszowskich przedszkolaków, będący wspólną inicjatywą wszystkich rad dzielnic. We wtorek 30 kwietnia 250-osobowa grupa 5- i 6-latków reprezentujących wszystkie placówki przedszkolne działające na terenie gminy zebrała się tradycyjnie na rynku przed budynkiem ratusza. Niemal każde dziecko trzymało w ręku biało-czerwoną chorągiewkę, wielu przebranych było za królów, rycerzy i inne postacie historyczne. To oczywiście nawiązanie do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatorka przedsięwzięcia, przewodnicząca dzielnicy nr 3 Krystyna Rajska, wyjaśnia, że ma to być swoista lekcja patriotyzmu dla najmłodszych. 4 lata padliśmy na to, na taki pomysł, że by rozwinąć ten patriotyzm lokalny wśród najmłodszych, czyli przedszkolaków. Szkoły średnie mają swoje konkursy, szkoły podstawowe mają swoje, a o przedszkolakach nikt nie pamięta. A tak praktycznie to oni są tymi małymi patriotami, którzy kiedyś w naszym kraju rządzić będą. Podchwyciły wszystkie przedszkola. I efekt widzicie. Każdego roku pięknie poprzebierani, radośni, bo postanowiliśmy, że te święta będziemy spędzać w maju, bo jest najwięcej okoliczności i to są radosne święta. Pomysł podchwyciły wszystkie przedszkola. Dzieci właściwie nie miały problemów w przygotowaniu się na dzisiejszą uroczystość, ponieważ robiły te przygotowania przez cały ubiegły rok, bo wszystko było związane z obchodami stulecia niepodległości. Stąd te pieśni, które i te piosenki, i te tańce, które tutaj pokazały, i te piękne maki czerwone, to było przygotowane już wcześniej, dlatego na dzisiejszą uroczystość to po prostu były tylko takie utrwalenie i nie sprawiało to jakiejś specjalnej trudności. Także to, co dzisiaj pokazały, to jest praca, powiedziałabym, cała. 11 listopada w naszym przedszkolu miały bardzo takie uroczyste wydarzenie i też dużo rodziców brało udział, nawet w części artystycznej. Więc no, myślę, że to jest ważne, że i dzieci, i nie tylko dzieci, ale rodzice włączyli się właśnie w te obchody stulecia niepodległości. No i zarówno dzisiaj, no też jeśli chodzi o przygotowanie strojów dla dzieci, więc też myślę, że to jest zasługa duża, bardzo duża rodziców. W przypadku najmłodszych nauka patriotyzmu to spore wyzwanie. Aby osiągnąć zakładany cel, trzeba użyć odpowiednich do ich wieku metod i narzędzi. Mając na uwadze nasze obowiązki jako dyrektorów, 2-3 lata temu sprawdzaliśmy coś takiego jak podstawę programową. No i tam właśnie wyszło, że jest mały okładziony nacisk na patriotyzm i dlatego stąd też decyzja Rady Pedagogicznej, żeby troszeczkę popracować nad tym patriotyzmem, no bo faktycznie zauważyłyśmy, że dzieci, no zdarzało się, że nie znają tych podstawowych symboli Polski i stąd też właśnie decyzja pań, że będą większy nacisk w swojej pracy kładły na patriotyzm. Co widać na dzisiejszych występach, że jednak te dzieci 6-letnie mają tą świadomość, że są Polakami i że są te symbole narodowe, które no trzeba niestety, no niestety, może nie niestety, tylko trzeba po prostu pamiętać o nich i pokazywać. My jako nauczyciele naszym wychowankom, rodzice swoim dzieciom, babci, dziadkowie też wnukom, także musimy. My już w przedszkolu uczymy te małe dzieci, co to jest ta mała ojczyzna, czyli jest to nasze miasto, znają miasto, znają herb Ostrzeszowa, tak? Znają legendę o Ostrzeszowie, tą, która właśnie pani dyrektor muzeum tutaj opowiedziała dzieciom, już nawet te najmniejsze dzieci. No a duża ojczyzna, no wiadomo, wszystkie uroczystości, tak jak i to stulecie, stulecie odzyskania niepodległości, więc od września dzieci naprawdę bardzo dużo na zajęciach uczyły się, co to jest ta polskość, co to jest narodowość.
Efekty tej nauki są bardzo widoczne. Dzieci udowodniły na przykład, że znają wszystkie zwrotki hymnu narodowego i inne patriotyczne piosenki. W trakcie barwnego i rozśpiewanego korowodu przez miasto zatrzymywały się pod basztą przy pomniku harcerskim, w kościele Chrystusa Króla, a na koniec w parku miejskim. Wszędzie miały okazję zdobyć nowe informacje dotyczące lokalnej historii. Oszczeszów, tak jak wiele innych miast, przechodziło te tragiczne dzieje, tak jak cały nasz kraj. Ucząc się historii Oszczeszowa, uczymy się historii Polski. Swoim patronatem czwarty zlot przedszkolaków objęli starosta ostrzeszowski Lech Janicki i burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Oprócz nich dzieciom towarzyszyli także przewodniczący wszystkich dzielnic Ostrzeszowa.